Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj materiał dla mało wtajemniczonych albo rozpoczynających przygodę. Dzisiaj pokażemy, jak się pilarkę przygotowuje tak po domowemu, żeby można było nią pracować. Nie będziemy tak dokładnie, jak to jest w książkach, bo tam jest tyle tych punktów, że można się pogubić. Po prostu bardzo prosto pokażemy nowo zakupioną pilarkę, jak się przygotowuje do pracy. Nie ma za bardzo takich materiałów o pilarkach jednoręcznych, takich arborystycznych, gałęziówek, więc ja postanowiłem właśnie na takiej to pokazać, że też można się na tym nauczyć. Gałęziówkę Demon w ogóle to chciałem sprawdzić, czy ona jest tak samo dobra jak inne gałęziówki chińskie, więc specjalnie ją przygotujemy. Ale mam dzisiaj jeszcze dla Was taką małą historyjkę wesołą. Zobaczcie, tutaj mam przygotowaną mieszankę do tej piły, którą uruchomimy, dzisiaj zalejemy. A tutaj, słuchajcie, wczoraj przyniósł Pan do mnie piłę i mówi, że nie odpala. Coś takiego. Coś takiego jest. Mówi tak, jak się odwróci, to pali. A jak się odwróci tak, to przestaje palić. O, takie coś miał zalane, więc zlałem i zalałem swojej mieszanki tutaj. Motulek na orlenowskim paliwie, wszystko pięknie chodzi, piła zresztą amerykańska, także no cóż, dobra, to zaczynamy przygodę, jak przygotować pilarkę, którą no, kupujemy ze sklepu nową i dostajemy takie różne rzeczy, musimy je pomontować. O, instrukcja jest, trzeba najpierw przeczytać instrukcję. Jaka to jest pilarka, słuchajcie? To jest Demon CS2500. Dlaczego taka nazwa? Ja się długo zastanawiałem. Otóż słuchajcie, te pilarki wszystkie chińskie, między innymi i ta, jest kopią Zenocha, też o symbolu CS2500. Także fajnie, że oni tutaj wrócili do tej nazwy. Mogę się mylić, także wybaczcie, jakby coś... Takie rzeczy różne są, nie wiem, niektóre na pewno się przydadzą, niektóre nie wiem, jak osłona. Łańcuch w takim czymś jest, zobaczcie, fajnie to opakowane. To taka młoda osoba, jak weźmie taką piłę, to fajnie to jest przygotowane. Nie tak jak kiedyś, że rzucone w jeden worek, tylko fajnie to zrobione jest. Zaraz otworzymy to. No, piła jest Demon. Demon CS2500, zobacz Łukasz, Demon CS2000, bardzo ciekawy byłem tej piły, jak ona jest szwórna, jak ona jest mocna, zaraz ją zobaczymy. I teraz tak, przygotowanie pilarki, słuchajcie, akurat w modelach takich jednoręcznych sprawa jest bardzo prosta, wszystko jest tak złożone, że niewiele musimy rozbierać, co najwyżej odkręcić obudowę sprzęgła i zamontować prowadnicę. Tutaj jest fajnie, bo to jest wszystko małe, pomniejszone, więc bardzo łatwo pokazać, zrobić to dla Was, więc robimy, słuchajcie, nauka przygotowania pilarki. Więc tak, odkręcam dwie śruby mocujące obudowę sprzęgła. Ładna pogoda się do nas przyszła. Zdejmuję to w ten sposób. Wszystko czyste, wszystko nowe. Prowadnicę zakładamy. Tak. Następnie zakładamy łańcuch. Ładny łańcuszek. Zobaczymy, jaki to jest. Jakiś wersja też chińska. Pełne dłuto. Może pół dłuto, ale takie pełne. Takie kanciaste jest to pół dłuto. Dla mnie to jest pełne dłuto, ale być może to jest pół dłuto. No i zakładamy, słuchajcie. Chyba to będzie najprostsza instrukcja przygotowania pilarki, bo rzeczywiście w tych piłach jednoręcznych to naprawdę nie ma co za bardzo pokazywać. Tylko tyle, co się zakłada łańcuch, prowadnicę i ona właściwie powinna być gotowa, ta pilarka. Zawsze lubię się pobawić trochę przy składaniu, tak trochę podotykać te piły, poprzyciskać, żeby wiedzieć na 100%, że to jest wszystko równo złożone. Przyjrzeć się kilka razy należy, trzeba nie śpieszyć się, powolutku sobie to składać.
w demonie jest bardzo proste zakładanie tego, tej obudowy. Tutaj są takie dość sztywne, twarde łapki i te łapki tutaj wsadzamy. I dociskamy. Aha, teraz tak, tutaj jest śruba prawdopodobnie od regulacji łańcucha, więc troszeczkę poluzujemy, żeby weszło. Czy mi to będzie pasowało w otwór? Otwór jest tutaj, czyli jeszcze tutaj trzeba z góry się przyjrzeć i zobaczyć, w którym miejscu jest otwór do prowadnicy. Wówczas wiemy, że musimy jednak jeszcze sporo wrócić. O, bardzo szybko to idzie. Już weszło. Mamy złożoną i zaraz będziemy przykręcać, żeby już ta obudowa nie odpadła. Naciągniemy mocniej łańcuch. Pilarka się prezentuje bardzo ładnie. Pomarańczowy, fajny kolor. Świetnie. Już dwie nakrętki trzymające prowadnicę, czyli wzmocnione jest to mocowanie. Fajna etykietka blaszana. Brakowało mi to w niektórych piłach z informacją, jaka to jest piłarka. Demon CS 2500. Silnik 25 cm sześcienny. Łańcuch 3/8. Masa netto 3. Ile? Łukasz, masz dobry wzrok? 3 i 4? 3 i 4. Mhm. 3 i 4. Także numer SW jest. Wszystko tu jest pokazane od spodu. Smarowanie tutaj też zaraz od razu przed zalaniem to ustawię, żeby było maksymalne. Ja lubię maksymalne, minimalne, maksymalne, minimalne, maksymalne. 90 stopni. 90 stopni tylko. Dobra. Słuchajcie, pilarka tak wygląda i ona właściwie, słuchajcie, praktycznie już jest gotowa. Łańcuch jest naciągnięty. Najprostsza instrukcja przygotowania pilarki. Teraz tylko pozostaje nalać oleju i nalać mieszanki. To najpierw mieszankę nalejemy. Zobaczymy, jak to jest tutaj wykonane. Bardzo ładnie, sucho, nieużywana jeszcze. Prosto z fabryki maszyna. Nie wolno zapomnieć o pompce. Cały czas jeszcze przygotowujemy tą maszynę. Odwrotnie może lepiej. O tak? W ten sposób? No. Dobra. Żeby się nie rozlewało, no nie? Ja zawsze dolewam pół zbiornika najpierw, żeby zobaczyć, czy tam wszystko smog dobrze to działa, czy się układa. A na sam koniec już później do pełna. Ja tak robię, zalewam. Dobrze, to tutaj mamy paliwo zalane. Teraz olej, ale oleju to ja zapomniałem sobie wziąć, więc szybciutko teraz je skoczę i przyniosę. No, ciekawi mnie bardzo ten demon, więc przy okazji demonstracji przygotowania pilarki do pracy zobaczymy, jak ono śmiga. Ostatnie kroki przy przygotowaniu pilarki to jest pompka, więc pompujemy paliwo, żeby... No, idzie już. Już jest w gaźniku. Już jest w gaźniku. Jeszcze można, słuchajcie, przed uruchomieniem, tutaj oczywiście łącznik ustawiamy na on, jeszcze przed uruchomieniem można sobie sprawdzić, czy wszystko z tyłu w filtrze powietrza jest ok. Ja zawsze sprawdzam. Po prostu lubię troszkę porozkręcać. Ale zauważyłem, żeby widzowie jeszcze bardziej rozkręcacie piły po zakupie. Dobrym tego przykładem właśnie jest ostatnio materiał o pile Krawdele 5010. Tam też wykazaliście się jeszcze większą inwencją twórczą niż ja.
Także fajnie. No cóż, tutaj jest wszystko dobrze. To nie należy do przygotowania pilarki, ale zobaczyliśmy, jak to jest zrobione i czy wszystko tutaj w porządku. Kolejnym krokiem, żeby pilarkę uruchomić, pompka już przepompowana, to jest ssanie. Wyciągamy ssanie i piła powinna po kilku pociągnięciach startera uruchomić. Zobaczymy, jak to jest. Lekko tak odezwała się. Z powrotem wciskamy ssanie i żeśmy ustawili olej na maksa. Zaraz zobaczymy. Minimum jest tak. Maksimum jest tak. No to dobrze. Uruchamiamy. Pilarka jest gotowa, wszystko działa w niej. Po takim pierwszym uruchomieniu też trzeba delikatnie naciągnąć łańcuch. Zaraz zobaczymy, jak ona jest przygotowana przez fabrykę, czyli jak jest ustawiona, jeśli chodzi o kwestię mocy. Trochę lasu do mnie przyjechało na podwórko ostatnio, więc nie potrzeba jeździć do lasu. Teraz pójdziemy i zobaczymy, jak ona działa. Jeszcze tylko sprawdzę, jakie ona ma klucze serwisowe do regulacji. Zwykłe śrubokręty. No to dobrze. Zwykłe śrubokręty. To będzie prosta sprawa. A tutaj ten za mały. To weźmiemy ten. No i cóż, słuchajcie. Fajna pilarka. Szybko żeśmy ją złożyli momentalnie. Właśnie chciałem taki krótki film zrobić o demonie. I teraz najważniejsza rzecz dla mnie, to oczywiście poza planem, jak ona jest mocna i jak ona sobie poradzi z drzewami, z patykami, z gałęziami. Bardzo mocna, bardzo ładnie idzie. Jak ktoś chce, to może się bawić jeszcze tu coś pokombinować. Ja tylko delikatnie wezmę, wkręcę lekko wkręt T, tylko 1/4 obrotu i skoryguję to zaraz.
skorygowałem to wkrętem L, troszkę więcej mu dałem paliwa, żeby była jeszcze mocniejsza. Czyli co zrobiłem? Wkręciłem T i wykręciłem L. Pilarka gotowa, przygotowana do pracy, także prosta sprawa, szybciutko się zrobiło. Pilarka Demon CS2500 ma tyle samo co wcześniejsze demonstrowane jednoręczne, także też wzmocniona, też ma te rzeczy, nie ma tutaj oddzielnego tego pokrywki na tumik, ale całe szczęście tutaj tej śrubki nie ma takiej do przykręcenia oddzielnej, że trzeba imbusa i to też jest w miarę proste, także można ją śmiało polecić jako pilarkę, taką gałęziówkę do roboty. Świetne jest. Także, no cóż, bardzo prosto. Składamy, napełniamy, uruchamiamy, lekka regulacja i do pracy gotowa. To wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.